Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj witam się z Wami śniadaniem i otworzyłam jedyny dżem truskawkowy, który zrobiłam w tym roku. Znaczy w ogóle jedyny dżem. Jest pyszny i żałuję, że nie zrobiłam więcej. Jest naprawdę przepyszny, więc dzisiaj będzie twarożek. To jest taki twaróg drobno zmielony ze śmietaną. Lokalny i do tego będzie twarożek i do tego będzie chałka z masłem i herbata. I tak zaczynamy dzisiejszy dzień, także jeżeli coś jecie, to smacznego. A więc historia lubi się powtarzać. Słuchajcie, dzisiaj miał być ostatni super dzień pogody. Upału 30 stopni. To jest tak 22. U nas w domku jest chłodno, więc ja zmarzłam, jestem w bluzie. No ale jak widzicie, niebo piękne do zdjęć, ale już do opalania gorzej. Ja mam na sobie bluzę, nasze długie leginsy, bo one oddychają, więc one są super. W nich ani nie zmarzniecie, ani się nie zgrzejecie. Ewentualnie mam kostium na przebranie, jakby się zrobiło super ciepło i krótkie spodenki. No w sumie już jak teraz wyszliśmy, teraz to jest ciepło! Nie, Lewek? No. Może to i będzie z tego opalanie dzisiaj. Co, sushi? Ale wiatru zero. Chodź, Borek, chodź, będziemy pływać. No. Ja wam pokażę, czy to się nagrywa. Nagrywa się, ale jeszcze krzywo jesteście, to zmienimy. A ja wam w tak zwanym międzyczasie pokażę outfit of the day, ale zaraz się przebieram w kostium, bo u nas tam jakoś było chłodno. Więc mam cały strój gałgan, słuchajcie. Bluzopłaszcz. Bluzopłaszcz. Do tego, o chyba głowę mi ucina. Ale po co mam na sobie, widzicie. Czerwony t-shirt gałgan. O. I leginsy Hell Hawaii. Ale zaraz przebieram się w kostium, bo jednak jest ciepło. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Zaraz dostaniesz swój ręczniczek. Słucham? Do Borka mówię. Czekaj, Borek, usiądź tu na chwilę, nie bój się. Siadaj, siadaj. Musimy wyprostować aparat tylko. Borek zszedł. Jest. Wypychać? Czy jeszcze nie? To jeszcze tylko jakbyś dał dla Borka ręcznik i matę, bo... Albo daję, wyjmę.
tutaj. Dobra, to ja wypycham, a potem mu wyjmę, tak? Wypychać? No. Patrz, mój patent na jedną nogę się sprawdza. Czekaj, jeszcze ręcznik, proszę, nie wchodź. O. Czy chcesz jednak na ławkę? Borek coś chyba nie może się zdecydować, z której strony chce siedzieć. Nie no, ja chyba w domku tak zmarzłam. W domku było chłodno. A jest, powiem wam, mega ciepło. Dawek, wpływamy na kormorany zaraz. A to może pokażę wam z bliska, jak wygląda to drzewo. Zobaczcie, jakie białe trawy, białe drzewo, widzicie? O. Widać zielone miejsca i białe miejsca. O, jakaś kaczuszka tu siedzi, zobacz, na takiej mieli. Ale kormoranów nie ma zobaczyć. Tak, przedziwne, przecież one zawsze tu siedzą. Może, wiesz, może one robią, tak jak widzieliśmy wczoraj, jak ten klucz leciał, może one trenują do odlotu, wiesz? Do czego? Do odlotu. Bo już? Odla... No, było napisane, że one pod koniec lata odlatują. Aha. No to... Przed jesienią odlatują. To może być już. O, siedzi jeden, zobacz. Zgubił się. Albo szef to jest i patrzy, gdzie reszta. Widzicie tam? Ale spokojne jezioro dzisiaj. I pod względem tafli, i pod względem ptaków, i pod względem turystów, bo wczoraj to tu korki prawie były. W niedzielę, nie? Tak. A od razu widać, jak jest poniedziałek. Od razu inaczej. Lewek, nie wierć się tak. To sprzątam. Wiem, ale zaburzasz ten, równowagę łódki. Tradycyjnie płyniemy? Tak. Czas coś do picia wyjąć. Chyba, że popłyniemy dzisiaj tam tak jak na grzyby. Oranżatkę pijesz? A, tu masz wyjętą, czy tak. Chcesz? Nie. Dobra. Super jest ta lodówka, nie? No. Jak będziecie w Muzeum Heinekena w Amsterdamie i chcecie coś takiego, albo gdzieś spotkacie, no bo to tego typu lodówki można kupić, to wam polecamy, bo super się to sprawdza. Jeszcze kupiliśmy takie małe wkłady do tego. Nie? Jest mega zimne. Super. O, jak przyjemnie. Ojeju. Ciepławo jest. Tu się nie ma się gdzie podzieć coś. Ej, z ogórkami była ta puszka. Powąchaj. Czujesz? Trochę. Takie kupujemy na ryneczku u pana ogórki kiszone, które są przepyszne. Tylko ja obstawiam, że pan na kilogram ogórków kiszonych wsadza 7 kilo czosnku. I po prostu, słuchajcie, u nas włożyłam je do lodówki i przy zamkniętej lodówce je czuć, nie? Na korytarzu. Pyszne są, ale... Właśnie, a ty lubisz ogórkową? Może ogórkową byśmy z nich zrobili, była dobra. A dlaczego my je w ogóle kupiliśmy? Do sałatki grillowej. Bo tam jest od groma ich. Do sałatki grillowej. Jak będziemy robić te grillowe mięsa, to chciałam zrobić taką
No wiesz, pomidor, cebula, kiszony i musztarda. Zostałem najlepsza grillowa. Jeszcze dzisiaj na jutro muszę zrobić tą grecką, nie? Żeby się przegryzła. Tak. Bo dzisiaj jemy grilla, nie? No tak, ale dzisiaj jemy z fasolką i z pire steki. Dobra. O! Proszę. Na to nie zajmę. Zmiana steru. Zobacz, jak Borys, zmiana warty. Na kolanach siedzieć. No chcę popilotować też trochę. No chodź, chcesz? Chodź. Tylko mnie nie drap. Tu, tu? Borek, bo ja muszę sterować. No, wpadniemy zaraz. Słoń! Ale wciąż. Jak kapitan Borek się ciągle chciał założyć. Ale tniemy. No. Zobacz, od razu szybciej. Pokażę wam, bo to normalnie. Chyba jakieś dobre wyważenie złapaliśmy. Tak, ja na środku, ty na środku. I Borek też na środku. A Borek, co ci się stało, że ty nagle na kolanach chcesz pływać? Patrz, jakie fajne powalone drzewa. Fajnie wygląda. Borek, jaki uśmiechnięty. A patrzcie. Wygląda. Nie wróży to nic dobrego. Słuchajcie. No, wróży to deszcz. Chociaż to wiesz, może się tak pochmurzyć, pochmurzyć i... I przejść. Ta, tam ławeczkę ktoś ma zbudowaną. Tak, i taki daszek. Chyba do łowienia. Rybiarz jakiś. Rybiarz. Majorek jak? Majorek. Borek Majorek? Czeka... O Jezus, nie, 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 Maria. Nie możesz nawet tak. Bo Majorek za mały. Teraz je. Teraz ja. Nie, bo ja nie mogę siedzieć po środku, jesteśmy nierówno teraz. Albo musisz się na tamtą mańkę. Majorek? O, dobra, muszę. No. Teraz się czuję jak Titanic. Lewcianik. No kurczę, taka ładna pogoda jeszcze miała dzisiaj być. Ja moją opaleniznę bym dokończył, bo na razie Indianin Red Arrow. No. Jestem w kolorze kostiumu słonia. A znaczy ja nic, a ty tak... No ja tam nic, ja tam nic. Trzeba było wczoraj spać na słońcu, a nie. Słoń się kimnął w drodze powrotnej wczoraj, no. Na łódce. Super było. Kołysały mnie fale do snu. Nie, ale wczoraj już było za ciepło. Za ciepło? Na koniec już. Idę jednak bliżej ciebie. Ojojojojoj. Borek, może ty chcesz do pana. Patrz, tam jest takie dobre wyjście na grzyby. Zobacz, można było podpłynąć. Podpływamy zobaczyć? Zobaczyć. Może Borek na spacerek by chwilę poszedł. Dobra. Patrzcie, jaki team pizza. Borek? Wyglądasz jak psio Stevie Wonder. Lew. Oj, słoń, była sesja słoń. Zdjęciowa. Pięknie wyglądacie razem, tak? Pięknie. 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 Muszę odejść, żeby... O Jezu, wylecę zaraz z tej łódki. Żeby wam pokazać. Proszę, proszę, nie da się was objąć w kadrze, tacy jesteście wysocy. O, teraz. Ale pięknie. Ale pięknie. No. To jest hit. Pizza, pizza, pizza. Nie, lew, nie, 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 słoń się boi, tak nie robimy. Nie. Tak nie robimy. Borek. Borek, sushi, Borek! No. Odleciały wszystkie. O, są kormorany, lecą. Jak się patrzy na drzewo, to wygląda, że tutaj nie ma ani jednego ptaka, ale jak lecą, to okazuje się, że jest ich sporo. O.
Jeszcze ktoś, czy już wszyscy? Już cisza. Patrzcie, patrzcie. Gdzie jest słoń? Gdzie jest słoń? Szef Lew. Kto dzisiaj gotuje? Top szef Lew. No. Ty masz ile tam? 10 gwiazdek masz, czy ile? Tu masz 3, a tu parę, coś się nie zgadza. Gwiazdki Sushina. To już gotowe, bo ja już mam gotowe. Już gotowe, już... no ja też mam gotowe. Rzucamy. Zobaczcie, muszę tu poodkrywać, a tak, w takim glupstiku. Bardzo fajne są te zikę i takie o zakrywki. Zobaczcie, mamy tak. Zrobiłam masło czosnkowo-ziołowe. Pire zrobiłam. I tu jeszcze jest... Wow. Fasolka z masłem i z bułeczką. I do tego ja mam kwas chlebowy. Lew ma piwo. Robimy to. Robimy. Czekaj, Lew, ja sobie jeszcze... Tutaj. Już? Nie. Bardzo śmieszne. Dobry. Proszę bardzo. Szef Lew. Szef Lew. Szef Lew. Steak one. Steak one. Proszę. Nie padać, proszę. Dobrze, już nakładamy. Zobaczcie, tak wygląda gotowy produkt. Tu mamy nasze ulubione. Bardzo fajne są też te sztućce do steków. Mama nam kupiła w TK Maxie. Nie, bardzo fajne te noże. No i jak? Wszystko dobre? Bo z masłem to w ogóle petarda. Dobre masło słoń zrobił? Tylko pali więcej. No, dwa ząbki czosnku od pana. A pan wiadomo, że ma czosnek z piekła rodem. Mam. No, także tak to wygląda. Ale będzie się smakować, dobra. Super, smacznego Lew. No co? No co chcesz? No, no co? No co? No powiedz. No powiedz ładnie. No powiedz. Patrz, już cię bije łapami, zobacz. Powiedz ładnie. No powiedz ładnie. No powiedz ładnie. No powiedz ładnie. Powiedz co chcesz, Lucy. Nie trafił. W końcu, słuchajcie, udało nam się uwiecznić ładnie, jak sushi Tomka prosi o jedzenie. No powiedz coś. No powiedz. A kto dzisiaj nie chciał jeść swojego jedzenia? Kto wzgardził, jak ci pan miskę dał? Wczoraj nie chciałaś jeść, dzisiaj nie chciałaś jeść, a kabanosa to byś chciała teraz, żeby ci pan dał, tak? Teraz proszasz go. Jeszcze kotu się oberwał. No. Powiedz, głodny jestem. No powiedz, głodny jestem. No. Powiedz kabanos. Kabanos. Kabanos powiedz, słyszy, jedno słowo. Będzie milion wyświetleń. No to prawie brzmi jak słoń? Myślisz, że widzowie to kupią? Pies, który mówi słoń? Kabanos! 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 No normalnie popisowy numer, słyszycie, i dajesz popis roku, tak, takiego to jeszcze nie było proszenia. Ty się zakrztusisz, no. No, no. Krzywdę sobie zrobicie. No dobrze, no już ci dam.
Stop kredka. Ale nie możesz tak robić, widzę co Lew robi. Sushi nie zjadł dwóch obiadów, ale dostaje ranchosy, kabanosy i inne rzeczy. No potem mnie dziwne, że nie chce swojej miski jeść, jak jej tylko przysmaki. O, cię tak pomęczy i mu dasz przysmaczka. No? No, powiedz kabanos. Pizza? Pizza? Nie, pizza nie, kabanos. Krzywdę panu zrobisz. Pizza. Pizza? Pizza. No chyba pizza. Druga szansa to jest twojemu. Nie ostatnia dzisiaj. No, także widzicie, jak pies ma być dobrze wychowany? Jak lew tak robi? Pies musi jeść. No ale pies je, tylko że pies je to co on chce, a nie to, to co ty mu dajesz. No to prawda, że trochę się rozbestwił. No jak słuchajcie, na przykład pies dostaje swoją porcję i mu nie pasuje, to lew mu proponuje coś innego. No to jak ma jeść to, to co ma w misce, no? No wiesz, tu ma już... No nie, nie jest pewne, że on to zje, bo on myśli, że chce ranchosa. Aha, czyli kabanos też już niedobry. Mhm. No wiecie, Sushi jeszcze tabletki swoje musi zjeść, a samych nie zje, więc musi je dostać w czymś, co zje. Cyrk, cyrk na kółkach. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam na dzisiaj. Widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło. Pa.